odcinku kreatywnego Kuru Nine. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować wersję origami, ciąg dalszy. Chciałam Wam tutaj przedstawić, jak zrobić taką oto kolorową myszkę. Zrobiłam tutaj trzy wersje wielkości. Także można szaleć w rozmiarach. Ja tutaj sobie przygotowałam już wcześniej papier wielkości bodajże, z tego co pamiętam, 20 na 20 cm. Można szaleć, można 18, 15, jak to woli. Ale kwadrat. Ale kwadrat musi być. Więc tutaj sobie wycięłam. Potrzebujemy oczywiście, wiadomo, do wymierzenia linijki, nożyczek. Będziemy potrzebować jeszcze czarnego flomastera, jakiegoś kolorowego i możemy zacząć działać. Więc tak, żeby tutaj stworzyć to cudo, składamy papier w ten sposób. O, żeby tutaj mieć w miarę równą linię od rogu do rogu. Następnie znowu przeciwlegle składamy kolor papieru, jak sobie wolicie, jak komu się podoba. I teraz układamy tak papier przed sobą i bierzemy ten dolny róg do środkowego zgięcia i staramy się równomiernie według linii zgięcia ułożyć i zagiąć tutaj w ten sposób. I zaginamy tutaj do pewnego momentu, jak leci ta linia, ale nie do końca. Tutaj sobie zaznaczamy, hop, i robimy to z drugą stroną. Tak jak widzicie, tutaj jest zarys naszego zagięcia. Robimy to samo z drugiej strony, hop, żeby nam tutaj się zagięło. Tam jakieś nierówności, nie ma się co przejmować, to po prostu jest kwestia wymierzenia. Nie zawsze się uda, jakiś tam milimetr błędu zawsze istnieje. No i robimy z drugiej strony to samo. I składamy. Hop. Do pewnego momentu. Żeby to było nadane równo. Trzeba poprawić czasami. Papier nie zawsze bywa posłuszny. Dobra. I teraz już ostatni róg. Hop. I tak. Teraz, jak mamy zarysowane te nasze linie, to staramy się złożyć papier w ten sposób, żeby tu wyszedł nam fajny taki kształt. O. To jest akcja zręcznościowa. O. Żeby to się nam ładnie złożyło. Hop. Jedną i drugą stronę. O, robimy to samo z drugiej strony. Możemy sobie zagiąć. I robimy to samo z tej strony. O, ja myślę, żeby to nam równo wyszło. Jak tam jakieś niedociągnięcie, to się nie ma co przejmować. Ja też od razu nie byłam w tym mistrzem. Także sobie czasami pomóc w inny sposób. Kreatywność w tym jest dozwolona. I teraz tak. Mamy tak złożony papier. I teraz ja sobie przekładam dla wygody w tą stronę. I teraz ten czubeczek składamy w ten sposób do linii zgięcia. Hop. I zaginamy. Żeby nam się to fajnie też w tą stronę złożyło. O, i to samo robimy z górnym. Hop. Hop. I też, żeby nam się zagięło. Teraz układamy papier w tej formie do siebie, żeby te zgięcia były w tą stronę i mniej więcej odmierzamy sobie palcami tą odległość, szerokość od tych zagięć. I do tego momentu mniej więcej sobie tak zaznaczamy, że musi nam się tutaj zgiąć ta część. Hop, tak pi razy drzwi.
odkręcamy i to zagięcie sobie odginamy w drugą stronę, na tej stronie. O. I teraz następnym krokiem będzie to zgięcie w ten sposób, żeby to był róg do tego zgięcia mniej więcej równo też. I mamy takie zgięcie. I teraz bierzemy kartkę w ręce i składamy w ten sposób. Już jakąś tam namiastkę widzimy naszego stworzenia. O, tak czy tak. Na razie zostawimy sobie tak. I następnie tutaj mamy pod spodem tą część i do tej części musimy sobie zgiąć ten papier, o tak o, w taki sposób, że tu musi się też nam zagiąć, musimy sobie pomóc, dobrze to tutaj o, odkształcić i robimy coś takiego, żeby ten ogon mniej więcej nam prosto wyszedł w dół. O. Następnie, żeby go unieść do góry, robimy coś takiego, żeby to było równo o, na rogach. I tak chowamy. I już mamy ogonek do góry. Ale żeby tutaj zaokrąglić, tak jak tutaj, żeby nie mieć tych kantów, to odchylamy ogonek tu pod spodem i zaginamy tutaj te części wystające, hop, żeby był ten ogonek zgrabniejszy. Hop. O. I zaginamy. I w ten sposób mamy taki ogonek. Następnie, żeby mieć takie fajne, ciekawe uszy, to tutaj również zaginamy papier w tą stronę. Hop. I robimy z drugiej strony to samo. Mniej więcej równo do poprzedniego ucha. I odkręcamy i tutaj mamy środeczek ucha. I taki fajny tutaj nam się robi uszko. I z drugiej strony to samo. Hop. I mamy już zarys naszej pani myszki. I tak, żeby ona tutaj miała swój jakiś wyraz twarzy, no to zrobimy jej nos. Zarysujemy najpierw sobie ołówkiem, gdzie mamy namazać potem mazakiem na ciemno. Tutaj zrobimy uśmiech i to samo z drugiej strony. O, musimy sprawdzić mniej więcej równo, żeby było gdzieś na tej wysokości. Hop. I tak, ja wcześniej przygotowałam sobie już oczy. Wykroiłam je, wyrysowałam na białej kartce mazakiem dookoła, zatyczką, żeby był ten kształt taki równomierny. Bo odręcznie wiadomo, jak to wiadomo, odręcznie to wychodzą kwadraty, nie koła czasami. Więc pozwolę sobie przykleić oczy najpierw. I zaraz poprawimy naszej pani myszce wyraz twarzy. Już konkretnie. Hop. I już nasza pani tutaj jest bardziej wyrazista. To poprawimy jej nosa. Hop. I uśmiech. I z drugiej strony. Hop.
żeby pani nasza myszka była kolorowsza, to i zrobimy rumieńca. Takiego okrągłego. Hop. I hop. Dowolnym kolorem, jaki wam tam się podoba. I nasza myszka już gotowa. Większa od poprzednich koleżanek, czyli mamy od najmniejszej do największej. Także możecie sobie zaszaleć z rozmiarami. Zapraszam do tworzenia, do kreatywnego działania i do polubienia origami, bo to jest naprawdę fajna rzecz, która bardzo motywuje, mobilizuje, uspokaja, uczy cierpliwości, więc zapraszam do kolejnego odcinka Kreatywnego Goku. Do zobaczenia.